Nie istnieje nic poza atomami i pustą przestrzenią. Wszystko poza tym jest opinią. Atomy są fundamentem wszechświata. Upłynęło jednak wiele stuleci, nim udało nam się oswoić ich energię. Od zarania dziejów staraliśmy się ujarzmić siły przyrody. Wody, ognia, wiatru i ziemi. Aby pozyskać energię niezbędną dla rozwoju cywilizacji. Dopiero w XX wieku dołączyła do tego grona energia jądrowa. Poznaliśmy nieodkryte dotąd terytoria, naturę promieniotwórczości, kolejne pierwiastki chemiczne i reakcje jądrowe. Ważną rolę odegrali w tym polscy naukowcy. Maria Skłodowska-Curie, Józef Rotblat i Stanisław Ulam. Obecnie z energii jądrowej korzysta nauka, medycyna i przemysł. A to zaledwie początek. Aby zrozumieć ten fenomen, przyjrzyjmy się zjawiskom jądrowym z bliska. Pierwiastki istnieją w wielu odmianach. To izotopy różniące się między sobą budową jądra. Niektóre z nich są trwałe, pozostałe są promieniotwórcze, a więc zachodzi w nich naturalny proces rozpadu. Efektem rozpadu jest promieniowanie alfa, beta lub gamma. Brzmi tajemniczo, ale promieniowanie jonizujące otacza nas na co dzień. Jest obecne w materiałach budowlanych, elektronice, a nawet w żywności. Promieniotwórczy jest też każdy z nas. Innym kluczowym zjawiskiem jest rozszczepienie, które uwalnia ogromne ilości energii. Znacznie większe niż w przypadku reakcji chemicznych. W energetyce jądrowej najważniejszym izotopem jest rozszczepialny uran-235, wykorzystywany w produkcji paliwa dla elektrowni. Technologie jądrowe wspierają również gospodarkę. Elektrownie jądrowe dostarczają energię w sposób ciągły, niezależnie od zjawisk pogodowych. Nie zanieczyszczają powietrza, nie emitują gazów cieplarnianych. Niewielka ilość paliwa z uranu generuje olbrzymią moc. Wiele wysoko rozwiniętych krajów zawdzięcza im swój sukces gospodarczy. Polska, jako jedyne z dużych państw w Europie, nie rozwinęła energetyki jądrowej. A jak to wygląda z perspektywy nauki? Pluton-238 umożliwia eksplorację kosmosu. Dzięki niemu statki kosmiczne mogą podróżować w najdalsze rejony Układu Słonecznego. Izotopy promieniotwórcze przydają się też na Ziemi. Usprawniają badania geologiczne i analizy historyczne. W medycynie promieniowanie umożliwia zaawansowaną diagnostykę, lokalizowanie nowotworów i walkę z nimi. Budownictwo stosuje promieniowanie do prześwietlania konstrukcji po trzęsieniach ziemi i katastrofach budowlanych. Wykorzystując technologie jądrowe potrafimy zwalczać plagi szkodliwych owadów, zapobiegać rozprzestrzenianiu się chorób i niszczeniu upraw rolnych. Przyczynia się to do walki z głodem w najbiedniejszych obszarach świata. Wszystko to dzieje się wokół nas, choć często nie zdajemy sobie z tego sprawy. Teraz, gdy udało nam się dobrze poznać energię jądrową, może ona bezpiecznie pełnić swoją rolę. To energia, która pomaga nam działać i lepiej zrozumieć otaczający nas świat, a co najważniejsze, ratuje zdrowie i wydłuża ludzkie życie. Wykorzystanie energii jądrowej daje nam możliwość poznania tego, co jeszcze przed nami. Poznaj atom.